Narodowe czytanie, które odbywało się z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, zorganizowano również w Wałbrzychu. W Wałbrzychu soplicowo zostało zaaranżowane w atrium Biblioteki pod Atlantami. Czytane były fragmenty pana Tadeusza. Wszyscy wiedzą, że jest to epopeja narodowa, pisana 13-zgłoskowcem. Odpowiednio trzeba ją umieć przeczytać, bo ona ma odpowiedni rytm. Można też bawić się tym tekstem, bo on jest bardzo dowcipny i wiele jest prawd uniwersalnych, aktualnych również dzisiaj. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżób gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą, zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Wśród czytających narodową epopeję znalazł się również aktor teatru dramatycznego, który zagrał jedną z ról w ekranizacji filmowej pana Tadeusza, Andrzeja Wajdy. To jest wielkie wydarzenie patriotyczne, czytanie w Polsce pana Tadeusza, wspaniałego tekstu naszego narodowego geniusza poetyckiego Adama Mickiewicza. Tak się złożyło, że zagrałem w filmie Andrzeja Wajdy jako jedyny aktor z Dolnego Śląska rolę z Kołuby. Do wspólnego czytania zaproszono również przedstawicieli władz miasta i powiatu wałbrzyskiego. O 2000 kroków zamek stał za domem. Okazały budową poważne obrony. Dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków. Dobra całe zniszczone sekwestrami rządu, bezładnością opieki, wyrokami sądu. W cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada i dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Swoich sił próbowali również przedstawiciele służb mundurowych oraz aktorzy teatru lalki i aktora w Wałbrzychu. Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł mi rejencie, prawda bez wątpienia. Chusty piękny, hak kształtu, jeśli równie chwytny, chwytny, krzyknął pan rejent, mój pies faworytny. Żeby nie miał być chwytny, więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma na rogu. Takie były zabawy, spory one lata. Wśród cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata we łzach i krwi tonęła, gdy ów mąż, bóg wojny, otocząc chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny, wsiąwszy swój rydwan orły złote obok srebrny, od puszcz libijskich latał do Alpów podniebnych. Często on z panem sędzią rozmawiał osobno. Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze. Miał on nad prawym uchem nieco wyżej skroni bliznę wyciętej skóry,
szerokość dłoni i w brodzie ślad niedawny, lancy lub postrzału. Również sami mieszkańcy miasta, jak i uczniowie szkół podjęli się czytania fragmentów pana Tadeusza. A w każdej jest pewna odmiana. Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić. I każdemu powinno uczciwość wyrządzić. Jej ubiór zwrócił oczy. Wszyscy ją witali, prócz Tadeusza. Widać, że wszyscy ją znali. Kibić miała wysmukłą, kształtną pierś powabną, suknię materialną, żółtą, jedwabną. Rumienił się, serce biło mu nadzwyczajnie, więc rozwiązany widział swych domysłów tajnie. Więc było przeznaczone, by przy jego boku usiadła owa piękność widziana w umroku. Ale razem niemałą chętkę do swawoli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli. Tamty nie był, lecz mało w naukach postąpił, choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił. On wolał z flinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę. Ustawicznie do bębna tęsknił siedząc w szkole. Bo tam wzmógłszy się nagle stronnicy Sokoła na partię kusego bez litości wsiedli. Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli. Stojąc i pijąc obie kłóciły się strony. A najstraszniej pan rejent był zacietrzewiony. Urozmaiceniem wielkiego czytania były występy zespołu pieśni i tańca Wałbrzych oraz aktorzy ubrani w stroje z epoki.